Siema, witam ponownie w Arence. Troszkę sobie co nieco tam pograłem, udało mi się zebrać ponad 3 miliony hajsu. No i co? I teraz sobie polecimy dalej kościki. Kolejnego questa mam na Woli. I tutaj mam zabicie 5 skawów. No i tyle. I muszę zrobić tego questa. Bo jak tego questa zrobię, to dostanę powiększenie Stasha. Nie wiem, jak to wygląda, o ile mi to powiększy. No ale zobaczymy, nie? Także co, bierzemy Lockdown Zone. Normalnie chyba nie ma co grać. I pójdziemy sobie na Wally. No i przy okazji punkty rankingowe sobie zaaktywujemy i będziemy powoli wbijać rangę, nie? Automatycznie, nie wiem, czy ten automat działa. Ostatnio coś mi nie chciał działać. No ale zobaczymy. Start. No, powiem wam, że tego lockdowna na tym Wally to już mi szuka prawie 2 minuty. Coś jest, kurde, albo im się jakiś matchmaking popsuł, albo nikt nie gra tego lockdowna. Co jest dziwne, no bo po co grać normalnie, jak można grać na trochę trudniejszym trybie, mieć lepszy lucik i tak dalej, nie? No i nie wiem, czy coś się popsuło. Ponad 3 minuty czekam, spróbuję jeszcze raz na nowo po prostu. Auto match, pyk, rankedy, start. Jak mi do minuty nie znajdzie, no to odpalę jednak normala. No dobra, udało się, dobrało mi jakieś ziomeczków. Dwóch, czy jesteśmy w trójkę? Oni mają, kurde, jakiś snajpa, ja z jakimś kałachem bez sterownika idę. Ale dobra, może nie będzie tak źle. Tylko jest waiting, nie wiem na co czekamy, pewnie może na innych graczy. O, jest, ładujemy się. Dobra. Trochę wyższe levele mają, bo 25, 24. No i dobra, oni chcą iść na port, to idziemy na port. Powiedzmy, że będę biegał z nimi. Bo jak solo trafię na jakąś trójkę, no to ciężko może być, nie? No tak jednak jak będziemy razem, to będzie dużo większa szansa, żeby kogoś zabić. No i pytanie, czy tu na porcie będą jakieś typy, nie? Przed nami. Czy ktoś miał... Oho. Tu strzela, tylko pytanie, czy to port? Czy to jest gdzieś tam dalej? O! Dobra, to bot. O, whatever. Ty, jakiś questik. Argent mission. Nie, to chyba tam dalej są jakieś typy. Tu nikogo nie ma. Dobra. No, trzeba sobie polutować. Zobaczmy, co jest ciekawego na lockdown zone. O, i już fioletowy itemek. Najsik. Oho, kolejny fioletowy itemek. Ile to jest warte? 25k. A duże jest, jo, pierdziele. Nie wiem, czy jest to opłacalne, ale powiedzmy, że tak. Co tu jeszcze mamy? To chyba nic więcej nie ma. Ciekawe, co boty mają na tym trybie. Umpa chłop ma jakiegoś. To jest warte 10k. A chłop mi broń, jak go zajebał. Oho. O, to bota tam popszczela. Dobra. Let's go. Zobaczmy, czy będzie coś fajnego. Granaty. Jakieś sypskie ammo jeszcze. A tutaj? Uwaga. Nope. I nope. A ty co miałeś? Ile ten umb jest warty? 9k. Tyle co nic. No ale jak nie mam lutu żadnego, to wezmę, nie? Zawsze można wywalić po prostu. A wydaje mi się, że te boty raczej nie mają fajnego lutu. Dobra, chłop tam przelutował. Już chyba wydaje mi się, że za więcej nie będzie. Ja ten port tak średnio lubię. Small Factory jest ogólnie dużo lepsze. Jest dużo większe. I tam byłoby dużo więcej lutu, nie? I jeszcze tu zobaczę.
Ja tam kogoś słyszę. Po lewej. Ktoś się dusi. No. Idę zobaczyć. Idę do mojego ziomeczka, bo on tam chyba... On granat rzucił. Prawdopodobnie. No ale nie wiem. On gdzieś biegnie. Biegnę za nim. Jak on zginie, to może ja go pomszczę. I wtedy wezmę lucik sobie. S? Giga dobry plan. Dobra, ogólnie zabiliśmy ziomeczka. Tutaj, o. Ale za wiele chłopców nie miał, bo zebrałem z niego co? Mikro SMG, MP5 za 75k, powiedzmy, że w miarę ok. No i plecak, i w zasadzie to za wiele z tej gierki nie wyciągnę. A myślę, że już powoli można było się ewakuować. Chyba. Nasz ziomeczek jeden umarł niestety. Do jakiegoś takiego laga mózgu złapałem. Nie zapomniałem na tej akcji nagrywania włączyć. No ale no niestety czasami tak bywa. Ważne, że ziomeczek zabity. Jest git. Mojego nie lutuję, bo itemy mu wrócą. Więc to jest bez sensu. A nie mam miejsca, żeby jakiemuś typowi brać itemy, nie? Także wolę iść jeszcze ewentualnie coś dla siebie podbierać. Oho. Nie widzę. Gdzie? What? Ty serio nie widzę. Mój ziomeczek tam przebiegł. Nie wiem, czy to był bot, czy to byli gracze, ale ja nikogo tu nie widzę. Nie mam pojęcia. Nie mam też kurde takiego srebrnika. Złą broń w ogóle wziąłem na tą mapę, nie? Bo na tą mapę trzeba być jakiś lepszy celownik z jakimś większym przybliżeniem. Bez tego to kurde nic nie widać tutaj na tej mapie. Extraction point. Ale daleko. Dobra, to lecimy. Lecimy do ekstraktu. W takim wypadku. Co on strzela? Bota chyba. To mi się przynajmniej wydaje, że to był bot. Raczej tak. Tam za nami jeszcze jakieś dymy się dzieją, ale też nie ma co przesadzać. Bo pójdziemy, okaże się, że się wpierdzielimy pomiędzy dwa teamy, już tak miałem nieraz i będzie gigalipa, nie? Zamiast hajsiwa, no to nie będzie wtedy nic. Będzie rip. No i dobra, ekstrakcik już widzę stąd. Pytanie, czy nie będzie żadnego ekstrakt kampera tak zwanego. Mam nadzieję, że nie. To prawda, póki co się jeszcze nie spotkałem z żadnym. No ale wiecie.
To, że się nie spotkałem, nie znaczy, że jakiś gość nie może tu kampić, nie? Zaraz się okaże, że jakiś chłop się bawi w Stangrata i kurde siedzi w krzaku pół godziny powalone, no ale tak jest, ludzie tak robią. Siedzą sobie w krzaku pół godziny albo dłużej. Dobra, pyk, wychodzimy. Dobra, zobaczmy. No, jeden gracz, jeden bot, 238k bez szału. Bez szału, ale mam broń zapasową, zapasowy plecak, questa chyba też zrobiłem. I no rangę powinienem dostać, nie? Rang up. Pyk, tu się biliśmy. Dalej. Perfect ride. Mam rookie 2, prawie ten, prawie dalej poszło. Dwie misje completed niby. No jeden chłop sobie umarł. Ale ja nic na to nie poradzę. No i teraz tak. Tutaj, aha, weekly questa zrobiłem. O, level upik. 18 level. Nice. O, 19 level już nawet. 2 weekly questy zrobiłem. Jest giga fajnie. Zobaczmy, czy mamy. Tu nowe itemy. Aha, czyli questów chyba nie mam nowych póki co. Tylko nowe itemy. Jeszcze tu sobie zobaczmy. Tu zrobiłem to. Dostałem hełmik. No i tyle. I coś tu się chyba jeszcze sprzedało. Tak, pyk. Hajsik kolejny. Aktualnie 3,6 kaka. Także co? Tyle.